jak Rokol, zobaczcie, czy tęskniliśmy za nim. Skręć w lewo. Wczoraj Akropol to tak nam dał, że już nigdzie nie poszliśmy. Tylko, że my szliśmy na nogach od naszego apartamentu. Mieliśmy 1,5 kilometra. To już mieliśmy dosyć w tym słońcu. I potem jeszcze Akropol. Jakie są sklepiki. Tutaj są te... nie, tutaj. No i te wąskie uliczki. Tu muszę nagrać na Instagrama jeszcze i na ten. Słuchajcie kochani, anafiotyka. Już jesteśmy. Dzielnica położona jest w samym sercu Aten. Jest jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Grecji. Jej wyjątkowy charakter i architektura przyciąga wielu turystów z całego świata, tak samo i nas. Z małą, jak tutaj patrzę, tradycyjną dzielnicą, która powstała w XIX wieku. Została zbudowana przez mieszkańców wyspy Anafi, którzy przenieśli się do Aten w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Dzięki temu miejsce to zachowało autentyczny charakter i atmosferę wyspiarskiej wioski. Spacerując po wąskich uliczkach, można podziwiać białe domy, które są charakterystyczne dla greckiej architektury. Ich proste linie i płaskie dachy tworzą harmonijną kompozycję z otaczającym krajobrazem. Wiele z tych domów jest ozdobionych kolorowymi kwiatami, pnączami, co daje uroku temu pięknemu, malowniczemu miejscu. Jednym z największych atutów jest jego lokalizacja, tak jak wspomniałam. Dzielnica znajduje się tuż pod wzgórzem Akropolu, co sprawia, że widoki na starożytne ruiny są niezwykłe. Spacerując po tych uliczkach można podziwiać panoramę Aten, a także zobaczyć słynne zabytki. Anafiotyka to również idealne miejsce dla miłośników kultury i historii. W okolicy znajduje się wiele muzeum, galerii sztuki i tradycyjnych greckich tawern, gdzie można spróbować lokalnych specjałów. Dzielnica jest również popularnym miejscem dla artystów, rzemieślników, którzy prezentują swoje prace w małych sklepikach i pracowniach. Mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, no tutaj dom ten wyjechał i co teraz? On nie może chyba ruszyć. Jadę prawidłowo, bo to jest jednokierunkowa w tamtą stronę. Ten przyjechał pod prąd, a tamten też skręca pod prąd. No widzisz. Mieszkańcy są znani z gościnności i przyjaznego podejścia do turystów. Spotka się tutaj ludzi, którzy chętnie podzielą się historiami o dzielnicy i udzielą wskazówek dotyczących najlepszych miejsc do odwiedzenia. Zobaczcie, tutaj jak samochód stoi do góry.
tutaj jest parking. Parking, który tutaj jest, można zaparkować, kosztuje 8 euro. Dzielnica ta jest również znana z wielu licznych schodów i wąskich, jak widzicie, uliczek, które prowadzą do ukrytych zakątków. To idealne miejsce dla miłośników spacerów, odkrywania ukrytych, perłowych miejsc. A tutaj kto ma pierwszeństwo? Znowu za tobą jest. Chyba pod kątem. Nawet najlepszemu się zdarzy. To tylko kilka ciekawostek na temat dzielnicy Anafiotika w Grecji. Jeśli macie okazję odwiedzić Ateny, to koniecznie zróbcie sobie spacer po tej urokliwej dzielnicy i odkrywajcie jej niepowtarzalny urok i historię. Ja będę dalej nagrywać. Zapraszam Was do oglądania. Nie uwierzycie. Tu wejdziesz tam w lewo po tej stopce, to wejdziesz tam. Ja już odpuszczam, bo jestem strasznie zmęczona. Nie na taką pogodę. Wąsko tutaj jest. A nie.
No nie, pójdź mnie. Jezu. Ona zrobić? Zrobić tobie? Nie, nie. Ale tu było przynajmniej miło, bo tu było. Tu też? No. Możemy iść do tej restauracji mamy? Tak. Możemy już iść. Jest za gorąco, żeby chodzić po tych górkach.